Otóż, profesor Andrzej Horban e, zapytał mnie, i tutaj będę cytował mój dialog SMS-owy z nim: e, Jo, o której i gdzie dokładnie mam być? Państwo zaraz zobaczycie te, ten dialog screeny z mojego telefonu. Ja piszę, ja piszę tak, dziś zapraszam na Woronicza, y, godzina 20:10, startujemy o 20:35. Ok, odpisuje profesor Andrzej Horban. Ja mówię, będzie jeszcze minister Michał Dworczyk. I doktor Włodzimierz Bodner z Przemyśla. Jaka jest reakcja? O ku i kropki. Domyślać się należy, jest jedno słowo na ku bardzo popularne w Polsce. To obawiam się, że ja nie będę, odpisuje szef Rady Medycznej. Dlaczego, Panie profesorze Błaga. Ministra dworczyka Dam osobno na 10 minut, pisze do profesora. Profesor odpowiada. To ku nie dotyczyło ministra, tylko dżentelmena z przemyśla nie mam ani czasu, ani ochoty na dyskusję i trzy kropki. Panie profesorze, warto rozmawiać. W trosce o pacjentów odpisuję. Bardzo pana proszę. E, I co odpisuje mi profesor Horban? Tak, ale istnieje granica. Trudno się dyskutuje z płaskoziemcami, i w nawiasie, choć mają rację. E, mam nadzieję, że pan e, przyjdzie i wraz z profesorem Gutem spokojnie rzeczowo mówię problem. Odpisuję e, profesorowi Horbanowi. A więc doktor Horban, profesor Horban w grudniu 2020 roku, kiedy umierają ludzie w szpitalach, kiedy mamy pierwszy szczyt zakażeń, kiedy mamy pierwszy szczyt zgonów, profesor Horban pisze, że trudno się dyskutuje z płaskoziemcami, choć mają rację. W czym mógł mieć rację e, dr Włodzimierz Bodnar? Nazwany przez Chorbana y, płaskoziemcą. Otóż dr doktor Włodzimierz, doktor Włodzimierz Bodnar mógł mieć rację w tym jednym, że COVID da się leczyć. I to jest herezja, której nie wolno było powiedzieć głośno wtedy. COVID y, y, miał być chorobą tak przerażającą i tak strasznie śmiertelną, że w momencie, kiedy pojawią się szczepienia, to jest już moja spekulacja. Wszyscy ochoczo nastawią ramię i bezdyskusyjnie przyjmą ten preparat. Otóż jeszcze raz powtarzam, Andrzej Horban w 2020 roku jesienią wiedział, że amantady leczy. Przynajmniej dał do zrozumienia. Prosty wniosek można wyciągnąć z tej wymiany SMS-ów. Andrzej Horban, szef e, rady e, medycznej, przy premierze Polski, okłamał nas wszystkich, okłamał również premiera, okłamał ministra zdrowia, ekonomisty, który ma prawo nie znać się na, na medycynie, że nie ma leku na COVID, że jedynym wyjściem to są izolacje, kwarantanny i te wszystkie szaleństwa, których doświadczamy do dziś. Jednocześnie przypuszczona została bezpardonowana gonka na Włodzimierza Bodnara i na wszystkich tych, którzy twierdzili, że amantadyna pomaga i amantadyna działa. Z drugiej strony, tysiące Polaków korzystało z, ze schematu, który Włodzimierz Bodnar opublikował na swojej stronie internetowej przychodni Optyma i brała amantadynę. Jak zareagowała Rada Medyczna z Chorbanem na czele? Wprowadziła zakaz sprzedaży amantadyny na inne recepty niż te neurologiczne, tłumacząc to tym, że dla, pacjent, dla pacjentów parkinsonowych może zabraknąć tego leku.